Autor nowej wystawy w kawiarni, Edek Bochnak, podróżnik, fotograf ze swoimi zdjęciami. Ja będę pokazywał zdjęcia swoich i opowiedz wszystkim. Tutaj mamy Andy. Wyprawa na Huascarán, najwyższą górę Peru, prawie 6800 metrów. Także góry zawsze mnie interesowały. Góry to jest coś, co wyzwala we mnie prawdziwy sens podróży, odkrywania i przygody. Także to była moja pierwsza wyprawa w tak wysokie góry Peru. Następnie mamy wyprawę do źródła Amazonki i na jednej w rejonie rzeki Marañón natrafiamy na rodzinę Quechua Indian. To jest wysokość prawie też 4,5 tysiąca. Naprawdę ciekawy teren i był to rok 2000. Kolejna wyprawa, którą prezentuję, zdjęcie z kolejnej wyprawy, to Królestwo Lo. To już jest na pograniczu. I zaczynamy Himalaje. To są Himalaje. To jest pogranicze Chin i Nepalu. Prawdziwy Tybet, jaki nie zmienił się od setek lat. To jest ostatnie autentyczne tybetańskie klimaty. Tu mamy jeden z wiosek, jaką mijaliśmy. Ja tam spędziłem w tym królestwie ponad miesiąc czasu, fotografując, filmując. Kolejny symbol z Tybetu to stupy. Stupy i shorteny, których są tam dziesiątki, setki na każdych przy drogach, czy na rozdrożach, czy budowane w celu oddania cześć bóstwom gór. Także to jest kolejna seria stóp przy rzece Talikandani. Jest to największa rzeka tego regionu, gdzie dawniej prowadził droga solna, szlak solny, łączący Azję z Europą. I przenosimy się w bardzo bliskowiskie granice, szerzyna tybetańska, ponad 4000 metrów i z tyłu na dnie mamy wysokie Himalaje, 8000. Kolejne zdjęcie to jest poranek w naszym obozie blisko Mount Everestu. Był to cel wyprawy, był Amadablam, jedna z najpiękniejszych gór Peru i Himalajów na wyprawie. I kolejne zdjęcie to też jest Królestwo Lo i słynne jaskinie, groty wydrążone przez lud Lobu. Oni w nich mieszkali, chronili się, a także były miejscem pochówku. Kolejne zdjęcie to już nasza moja jaskinaczka na Amadablam, na szyjnik ma prawie 7000 metrów szczyt w odległości 20 km od Mount Everestu. I kończymy na Indiach, to jest Rikshas z Rashid. Indiach była to wyprawa na Kamę, 7800 pogranicze Chin i Chin. O, dziękuję, ja tu jeszcze bliżej przyjadę przez wszystkie twoje fotografie. Także większość Himalaje plus jeszcze ekstra Ameryka Południowa i Indie. Edek Bochnak cały do końca września i października 2012 kawiarnia Starbucks Nowy Jork. Some of them must have seen us on the radio.